W poprzednim odcinku pokonaliśmy hrabinę, ale to jeszcze nie koniec. Pojawiła się nam kolejna misja. Mamy tu chyba darmowe ulepszenie, z tego co widzę. To zaraz sobie coś tutaj ewentualnie siekniemy. Przecież ten jest teraz zajęty. Więc moment, sobie coś, może kogoś tu weźmiemy. Z 4. poziomu. Ok, nie możemy nikogo ulepszyć. Mamy taką misję tutaj jak pokonaj upadłego strażnika, zbadaj ruiny dziedzińca i nie pozwól zbiec strażnikowi. Moi drodzy, ruszamy na strażnika. Kompletujemy drużynę i lecimy. Weźmy krzyżowca. Który ma tutaj śmiertelne przełożenie, obrażenia, ok. To pójdzie on z nami. Na drugim miejscu wziąłem sobie, kurczę, tego Dismasa. Będzie atakował z tyłu. On ma tutaj dobre ataki na 2., 3. pozycję. Nie wiem, czy łowczego brać. Będziemy naznaczać, ściągać ochronę i ładować tym. Myślę, że to dobry pomysł. No i weźmiemy healerkę. O kurczę. Dobra, weźmiemy ją. Tylko jeszcze musimy ją oczywiście ulepszyć. Bo jest nieulepszona. Jej umiejętności jeszcze wbijemy je i ruszamy. Bicie maczugą też jest dosyć fajne. Minus 30 uniki. Jakby nas ktoś przesunął, to możemy bić tutaj pałą. Dobra, mamy też taki artefakt. Ja pokażę, jaki zdobyłem. Bo troszkę pograłem w międzyczasie. To się przyda. Narzędzie rzeźbiarza. 30 obrażeń kontra kamieniarka. Kamieniarka to jest ten boss, z którym będziemy walczyć. Czekajcie, sobie wezmę tutaj tak. Dam mu to. Tak. To jest walka wręcz. I tu założymy sobie pierścienie, które według mnie są chyba najlepsze. Obrażenia, celność. Też to też jest dosyć fajne. 6 szansy na krytyka, tu mamy 8. 10 do celności. Mamy 5 do celności. Dobra, może nie tak zostanie. Tutaj oczywiście założymy coś, żeby nas leczyła. Wiecie, mam tutaj za dużo tych... Tak mówię, pograłem sporo. I damy jej to. Ten artefakt jest bardzo fajny. Celność, szybkość i minus obrażenia od stresu. No to prawda, życie spada. Cholera, nie wiem, czy to brać. To nie. W takim razie tego nie będziemy brać, tylko sobie weźmiemy ten zwykły trinket leczący, który daje nam 15% dobiegłości leczniczych. No, bo takim składem ruszymy. To będziemy mieli 50% obrażenia kontra kamieniarka. Aczkolwiek powiem wam, że to takie średnie jest. Bo na inne potwory to nie będzie działać. No, trochę kiepskie, przyznam szczerze. Ale rana, i co? Ewentualnie może by to wziąć. 25% szansy na zjad. Dobra, ryzykuję. Czekajcie, żebym sobie tą misję prawidłową zaznaczył. Dobra, Strażnik Ogrodu, Champion. Weźmy zapasy. Maksymalne. Trochę tego weźmy, bo nie wiem, czy mnie zaraza nie trafi. Redukcja stresu też może się przydać. No i pochodnie. Nie będziemy niczego zbierać, bo zwróćcie uwagę, że mamy 2 miliony kasy. Tak mówię, troszeczkę po farmie. Mamy wszystkie budynki ulepszone. Te dzielnicowe prawie też, wszystkie. Także... Także między poprzednim odcinkiem a tym trochę pograłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Więc boss może być tutaj albo tutaj. Dobra, idziemy w lewo. Może mamy coś... No nie, tak mówię, nie będziemy tu raczej zbierać. Aha, po sobie pochodnie, jak tutaj. O, ale pochodnie są potrzebne do ściągania stresu. Dobra, możemy trochę tej pochodni. Stres, odporność na krwawienie. No fajnie, że ma wpadł w zwiat. Przed bossem przydałby się obozować, tylko nie wiem, czy mam kurde coś, co mi ściąga zaskoczenie drużyny. O cholera, ale trafiłem. Zaskoczenie, dobra. Riposta. Riposta oprycha jest mistrzowska po prostu. Starajcie się zlikwidować jak najszybciej przynajmniej jednego oponenta. To chyba już... O właśnie, riposta. Chyba już nie ma tej... Karmazynowej klątwy, bo pokonaliśmy hrabinę przecież, nie? Ej, to przecież nie miało nic być. Coś się popierdzieliło. Mógłbym też ogłuszenie tutaj podawać, ale dobra. Kuźwa, unik. Niedobrze. Czekajcie, to sobie zmienimy, tak? No niestety nam się nie pojawił skan. Kurde, wiecie. O cholera, ale trafiłem. Będę musiał tutaj... obozować. Kurde, wszyscy to kupują na kapłankę. Jeszcze kuźwa się uleczył, ciul głupi. Tylko 11, no ale riposta aktywowaliśmy. No kurde. A, okej, to nie ten. Musimy bić, ona się leczy. Ma atakiem, fajnie. Super umiejętność. 47. To mi się podoba. Dobre to było. Kurczę. 19. Tłuczemy ich. Chyba healerka ich teraz uleczy. Drużynę. Ale pech. Kurde, 37 na trukle. Nie no, giera w sposób świetna, już nie mogę doczekać drugiej części. Kurde, krwawienie czy siodło, muszę ściągnąć sobie. Druga część niedługo wyjdzie. Już się boję, bo gra jest naprawdę mega ciężka. Patrz, jakie kuractwo wytrzymałe. I teraz unik. Siądzie. O kurde. Seize this momentum. Push on to the task's end. Dobra. Zobaczymy, czy tego strażnika ogrodu uda się pokonać. Ona jest zwiadą, nie ma kurczy i nie wiemy, czy on tam kuźwa jest. Dobra, cofnę. Kurde, pułapka, widzicie? No i jak wdepniemy pułapkę, to się pojawiają przeciwnicy. Dobrze, że zaskoczenie siadło i jest ich 3, a nie 4. Kurde, 9. Co za pech. Krzyżowiec. 23. Kurde, 3 punkty życia zostało. No mówię, najlepiej z bossem byłoby się jeszcze zbufować. Ja w ogóle nie jestem zbufowany. O, riposta jest naprawdę fenomenalna w tej grze. Kurde, te trupa przeszkadzają. Nie mogę, kurde, rzucić tego czaru. Te umiejętności, nie, jest świetna też. Ja pierdolę. Krawień. Krytyk. Ściąga nam stres. Kurde, za 8. A, bo ma ochrony 30. Oj, tego artefaktu chyba nie mam. Nie, chyba mam ten artefakt, dobra. Dobra, to nam ściąga stres. Wiecie co, trochę się... Muszę się cofnąć, bo musimy skorzystać z tego, z obozu. Dzięki temu trochę zbufujemy drużynę. Będzie łatwiej, tylko mam nadzieję, że tam jest boss. Jeśli tam bossa nie ma, a boss będzie tutaj, no to trochę kupa. Bo możemy, kurde, trochę oberwać jeszcze. No, no niestety nie mam wyjścia. Mamy coś takiego jak zapobiega zasadzką. Jest. No ma teraz tak. Celność krytyk na siebie za 2, to się opłaca wziąć. 4 walki, tak? Tylko na siebie celność obrażenia, no okej, bierzemy to. No i 2 nam zostało. 2 punkty. A. Tylko na siebie, aha, obrażenie od stresu minus 25%, no można by wziąć. W sumie nic nie widzę lepszego. Lerkę możemy wyleczyć zaraz jedzeniem. Dobra, coś tam troszeczkę żeśmy się zbufowali. Mamy tutaj jeszcze tę wodę święconą, w razie W. Trzymajcie kciuki, żeby tutaj był ten boss. Nie ma go. No to ładnie. Także na pewno jeszcze czekają nas 2-3 walki przed bossem. Kurde, widzicie, pech. Jeszcze się może okaże, że ja stracę buffy, bo tutaj mamy tylko 4 walki. Ale ja myślę, że 4 walki to chyba nie stoczymy. Ale ze 2 na pewno. No jeszcze stresu się trochę tutaj złapie. Szkoda, że tutaj nie wpadło nam ten. Tak mówię, wpadamy w pułapkę, pojawiają się potwory. Dajmy mu to jedno, zobaczymy co się stanie. Ale skarby... Dzięki, nie chcę. Skan, proszę, daj skana. Ale pech. Patrzcie, walki nie ma przed bossem, no. Wytrakałem. Niedobrze, powiem wam, bardzo niedobrze. Cholera. Dobra, jednego załatwiliśmy. Fajnie by się udało jeszcze jednego załatwić. Tutaj 10. Załatwimy go. Super, dwóch nie ma. Bardzo fajnie. Aj, to boli, to boli. Kurde, tylko nie to. Leczenie drużynowe, oczywiście zapodajemy. Tęknięty akt 136. Ale kuźwa pegoś na trzeciej pozycji nie mogę sięgnąć. Jakieś tutaj wiele. Dobra, super, super. Dobra, wszyscy mają full HP. My sobie cofniemy tego do tyłu. To do wywalenia, to mogę wziąć. Teraz tak. Zacznij sobie łyknie jeszcze butelę wody święconej, plus 45 odporność na zarazek, krwawienie, choroby i osłabienie. Celność krytyk tu mamy, wbity jeszcze, celność krytyk i obrażenia. A, do walki dystansowej. Do walki dystansowej. Dobra, dobrze zwróciłem uwagę na to. Jest nasz bosik. Cannot 246 ochrona 54. Musimy to zbić z tyłu. 20. Super. Super. Wiecie co? Gość ma tutaj ochronę. Kamienna tarcza. Tych tarczy nie razy ściągać. Wiecie co, nie wiem co się stanie, ale podobno jest przejebanek, tę tarczę zniszczymy. Także co, ogłuszenie siądzie, tutaj nie, 240%, musimy gościa naznaczyć. Chociaż to naznaczenie wam powiem średnio najeżdża, bo tylko ta postać z tego korzysta, nie mamy... Ale gość ma kuźwa, ale ochrony. Aha, ja to oznaczyłem, ale pech. Musimy to niszczyć. Powiem wam, że mogę przegrać, nie wiem. Dlaczego tarczy bije, kuźwa? Ja nie chcę tarczy bić. Jest za 15 krytyk. Świetnie. Ładnie, 12. No jeszcze trochę i będzie 24. Ja nigdy nie miałem szczęścia do krytyków, jak walczyliśmy z bossem. Nie ma, trzeba się leczyć. A nie, bo wszyscy mają równomiernie te punkty stracone, nie? Na razie wszystko kontrolujemy. Kiedy to się kuźwa skończy? Cholera, niedobrze. Ja nie chcę bić kuźwa tej tarczy. Kurde, tylko 8. No wtedy, kiedy ta tarcza idzie na górę, trzeba bić tego typa, nie? Bo tarcza nie obrywa. Ale sztacheta, kuźwa. Patrzcie, rośnie nam ten... Rośnie nam stres. Myślę, że pokonamy go bez problemu. Bez najmniejszego problemu go nie pokonamy. Chociaż tutaj te krytyki. O. Ogłuszenie czy siadło. Niedobrze. 2 ogłuszenie. O matko. O matko. Bardzo niedobrze. Nie chcę tej tarczy bić, kuźwa. No ma, zmieniamy się pozycjami. Bierz to. Bierz leczenie drużynowe. A się riposta będzie fajna. Chociaż... Wiecie, to jest kamieniarka. Nie, to Strażnik Ogrodu, to nie jest kamieniarka. Sorki, miałem... listonosza. 8 do 16. Trafienie na szans na trafienie krytyczne 95% szans? A nie, szansa trafienia ogólnie, dobra, sorry. Ale banalny przeciwnik. Ale chciałem wam jeszcze to pokazać, nie? Na koniec tego dodatku. Tarcza siada. Wiecie co, jestem ciekawy, co by było... Może rozpierdzielimy tą tarczę. Tylko zrobimy tak, żeby ten Strażnik Ogrodu miał mało życia, bo inaczej może być przejebane później. Nie chcę ryzykować. Nie będziemy oznaczać. No to sobie mogę wziąć. Zostanie mu tam, nie wiem, 10 czy 20 punktów życia i wbijemy mu tą tarczę. Chociaż nie wiem, czy nam się to uda. Się postaram. No, tarcza ma 60 ochrony, nie? Mam nadzieję, że gość by nas chyba jednym hitem nie załatwił. Spróbujemy, najwyżej zginę, trudno się mówi. Nie mogę się cofnąć do tyłu. No w sumie nie muszę. Ale lipa. Nie, wiecie co, no nie bardzo. Dobra, już tyle, nie będziemy atakować, bo to się za chwilę źle skończy. Ale się przesunąłem. Świetnie po prostu. No nie no. Ale nas pomieszał. No za dużo gość ma życia, to jeszcze nie będziemy bić. Dobra. Teraz go trochę potłuczemy jeszcze. I później zbijemy tą tarczę, zobaczymy co się stanie. Kuźwa, nie wiem, ale trochę się cykam, powiem szczerze, bo... Ludzie mówili, że jest przejebane. A ja boję się uderzyć. O 21 punkt, no chyba go nie załatwię. 7. Dobra, tyle. Tyle. Teraz tą tarczę zbijemy, 16 punktów życia. Zobaczymy co się kuźwa stanie. Tu ręce odrosną czy jak? No i co teraz? Nie chcę go bić. Przeczekamy. Zobaczyć, żeby uderzył chociaż raz. Nienawiść spoza czasu. Obrażenia, celność, krytyk. Niszczycielskie spojrzenie. Okej. Udało się. Nawet nie było tak źle. Powiedziałbym, że było łatwo. Kontrolowaliśmy cały czas walkę. Czy ja chcę projekt? Weźmy ten projekt. Nie będziemy kontynuować, wracamy do sady. W ogóle kończymy już materiał. Ten projekt mi się za bardzo nie przyda. Zakrzep, ranny ptaszek, żywotność. Dobra. Can you feel it? The walls between the sane world and that unplumbed dimension of delirium are tenuously thin here. Wyślemy tutaj do tego, żeby to ściągnąć. Rzutem na taśmy. Żywotność. No i tam jak kuźwa ten. No ma to trzeba mu stresować. Tam też. Dobra, moi drodzy, to tyle. Kończymy materiał. Pokonaliśmy kamieniarkę. Także jeszcze został nam najmroczniejszy loch. Także dzięki za grę, trzymajcie się, pozdrawiam, hej hej.